pochodzę z małej wioski, która znajduje się koło Mińska Mazowieckiego. Liczy ona jakieś 1000 mieszkańców, może troszkę mniej. Stamtąd pochodzę. Zaczynałem pierwsze kroki to w Mińsku Mazowieckim, w sekcjach młodzieżowych. To był MOSiR. Potem przenosiłem się do Warszawy, do szkoły. Co za tym poszło, przeniosłem się też do drużyny z Warszawy, do UKS Białory Warszawa, gdzie spędziłem chyba bodajże rok. Po tym roku właśnie wróciłem do Mińska z powrotem, tylko że już do seniorów i tam właśnie stawiałem swoje pierwsze kroki. To był Mazowiec Mazowiecki i tam chyba spędziłem 3 lata. Tam miałem fajne statystyki, potem brałem udział w Ty też masz szansę, w różnych testach, do Legionowi i tak dalej. No i potem przeniosłem się do Wiktorii Suliówek. Tam spędziłem pół roku i menadżer z menadżerami przenieśliśmy się do Górnika Zabrze. I tam do tego czasu właśnie tam spędziłem czas, no i właśnie jestem teraz tutaj. Nic nawet o tym nic, nigdzie nie byłem. Nie zdarzało mi się, no troszkę inaczej to niż w Ekstraklasie. Na pewno liczebność ludzi na trybunach troszkę mniejsza. Piłkarsko fajnie to wyglądało, jak na pierwszy mecz mój w pierwszej lidze, który oglądałem w ogóle. Także myślę, że będzie dobrze. Tu nie chciałbym o tym mówić, ale to są decyzje trenera, ale będę się starał zrobić wszystko, żeby tak było. Jeśli nie w pierwszym składzie, to chciałbym też wejść z ławki rezerwowych. Najważniejsze to jest pomoc drużynie, bo drużyna jest na pierwszym miejscu, a drugi cel to jest dla siebie odbudować formę. Jak najwięcej. To nie jest jakaś tam bariera czy coś, po prostu chciałem strzelać regularnie i też grać. Ofensywny, boczny i napastnik. najlepiej czuję się na skrzydle, także tam chciałbym występować. Tylko Wiktora Biedrzyckiego, Filipa Karbowego też kojarzyłem, Bartczaka, bo jeszcze też tam kiedyś grywaliśmy przeciwko sobie. Oni grali w Legii, ja grałem właśnie w Białych Orłach. I tylko tak stąd ich kojarzę. A z Wiktorem spędziłem pół roku w Górniku.